Cześć, witajcie w kolejnym już odcinku na kanale MC Craft. Dzisiaj, po długiej przerwie, kolejny raz wracamy na Skywarsy. W dzisiejszym odcinku będziemy prankowali innych graczy i to w bardzo fajny sposób na Skywarsach. Zapraszam do oglądania. My już jesteśmy poczekali na Skywarsach i sobie razem wzięliśmy zestaw kanionier, czyli że ja będę miał 16... TNT i Jukubix 44 też będzie miał 16 TNT, czyli razem będziemy mieć 32 TNT. Zaraz tutaj rozłożymy i jak ktoś przyjdzie, to wszystko wysadzimy. Masz TNT do skrzynki, sobie to biorę i w sumie jest. Dobra, zabuduj mnie, ja się poświęcę chyba. Znaczy spróbuję uciec, ale nie wiem, czy mi się to uda. Zabuduj. Okej. Okay. No zrobiono. Też bloków miało. Już, nie mamy... Żeby szybko z nas uciec. I właśnie też ja muszę jakoś spróbować uciec stąd. Ojej. Dobra, tyle dobrego. Obydwu padło. A co, ty przegrałeś? Jest, zabiłem jednego. A, no i wyleciał. A czemu nie mówisz? Drugi na 9 HP przeżył. Ledwo. Ale jeden przegrał. No tak. No taki sposób. A ty jak przegrałeś? I to przede mną. No i ja się wysadziłem nimi. No czemu nie mówisz, to bym się wysadził. No ale... Ale dobrze. No, ja nie zdążyłem położyć... Ledwo co zdążyłem położyć płytkę naciskową, a oni już u nas byli. Pierwsza arenka, no i jeden pokonany przez nasze TNT. Więc teraz przechodzę do kolejnej arenki. Ale dobra. My już jesteśmy na już drugiej arence ze Skywarsów. Tutaj tak, też spróbujemy wysadzić samo. Całą wyspę. Okej, więc już się arenka rozpoczyna i na tej samej... Na buty? Nie. Aha. I na tej mapce co poprzednio. Masz tego TNP. Dobra, idź. I znowu mnie zabudowywuj. No i znowu mam tylko 7 kobla. To jest spróbuję się... O, ale mam siekiera. Ja też mam siekierę, a masz może kilo? Tak. A dałbyś? Weź daj. Widzisz, towarzyszu. Masz kilo. A jak ty stąd wyjdziesz? Normalnie, podbuduję się na tym, co wykopałem. A, dobra. To leci. Okej. Okay. I tutaj spróbuję zrobić się, że będę mógł się wydostać. Sobie wykopię drzewo. No chyba zrobię crafting table. Jak wyszli, to mów, to będę wysadzał. Jasne. Prędzej sam to zrobię, a to tak. Lepiej nie rób. Czemu kilofem kopie się? Wszyscy poszli. Bardzo dobrze. Ja sobie zrobię domek na drzewo. No, na taki. Mury. Hop. Myślę, że tutaj będę bezpieczny. Jedynie to muszę... To źle myślisz. No właśnie też myślę, że przy tobie to... Jak średni. Zrobimy tak. Tak. O, tutaj sobie zrobimy wyżej. Tu to wszystko wybuchło. Tam się dwóch ludzi biło. Jeden przegrał. Idzie do nas. Idzie do nas? Jakby coś się... Wysadził. Ja mam... Co? Wysadził się pewną z powrotem, żegnaj. Żyjesz? Żyję. Jak wysadził? Nie. Nie wiem, stanowna płytka. Chyba musiałem źle rozłożyć się. tam są płytki? Tak. On wszedł na nie, nacisnął. Tepnął się z powrotem. O, tepnął się do mojej bazy i spadł. Bo on został tylko. On został tylko. Dobra, czekaj, solo robię. Dawaj, odpalaj. Niech on... Odpalaj. No i już uciekł. No co? Nie. Zabuduj się jakoś. Tepnął się. Ma 13... Nie, 19 HP. Co ty możesz tu zrobić? No właśnie, nie bądź tam. Uć...
No, no i to nie miało szans. A, już napisałem. Dobra, no to przechodzimy do kolejnej arenki i w tym i spróbujemy oczywiście w tym odcinku wygrać taką arenkę właśnie przy użyciu TNT. Już nam się raz to udało wczoraj, jak robiliśmy może próby. Może teraz jak Anad będę się wysadzał? No, może być, a ja będę patrzeć. No, przełączymy mapkę, bo ta mapka nie nadaje się na TNT, a więc teraz na jakąś mapkę przechodzimy. No już w klatce zaczynamy. No ja ci teraz daję TNT, ty rozkładasz. Tak, do skrzynki mi od razu włóż. O, no, o. No daj, zaczyna. Dobra, buciki to już mam. Dobra, zamuruj mnie. Czekaj. Miecz. Nie, po co bye, bye. Się przyda. Żegnam. Dobra. Czekaj. Najpierw źle postawiłem. Bo na... Diamenty mogą ulegać eksplozji, czy nie? Nie wiem. Dobra. No co, TNT stawiasz? No tak. Bliżej stawię, szybciej. Po co, Konrad, to trzeba, żeby całą wyspę rozwaliła, nie? Chyba równomiernie. Zaraz masz równomiernie tutaj. To do nas przyjdą. Szybko, no i rozstawię. No to zamurowywuj mnie. To muruję. No dobrze. No, złoto wykopałem. Rozstawimy sobie w razie potrzeby. A ja tutaj wskakuję na górę. No. Coś takiego, sobie robię prowizorkę. Nie, no to hop, będzie źle wyglądać. Dobrze. Może bym tutaj podszedł. Tak. O, jakoś no tak. I całą wyspę teraz powinno rozwalić. Okej. Okay. Dosłownie. Czyli teraz jak skoczę stąd i trafię na tamte płytki, to wysadzi całą wyspę. Dobrze wiedzieć. Tak. No i może to powinno doszczętnie. No może ty jakoś... Przedostań się bez... Ucieknę. A czemu? Byś zrobił to co ja? A, że w tym sensie? Jakoś podmurówka. Wiesz taką co ja to robię. To ma sens? O, tutaj był jeszcze jedna osoba tylko. To trzeba zrobić. Która ma 10 sposób. AP. Okej. Okay. Dobra, ty spróbuj uciec. Przecież jak ja tą osobę rozwalę przez TNT, wtedy wygramy. Gdzie ty jesteś? Serio? A ty się budujesz takim, wiesz, korytarzykiem? O, buduj się, wiesz, w stronę ja to robię granicy. O jejku, idzie. I to diamentowy jest jakiś, hejka. Czemu cami nie ciała na przybliżanie na lunarze? O, tam jest. Czekaj, bo on mnie zaatakuje i za chwilę tutaj. No co teraz? O, wytrzymał. A co ty zrobiłeś? Jakby mieć tutaj obsidian, to można by było zabezpieczyć się przed TNT. Tam, ty tam Konrad jesteś? On strzeli z łuku. O, ja nie mogę. Co się tam dzieje? No nie! O nie, rozwalił mnie z łuku. I to tak mocno. Muszę wrócić, odpalić TNT. Nie, odpalaj TNT. Możesz. A jak on się tapnął? No ja byłem pod bazą. A jak? A bo ty byś pod bazą. Nie, bo to jest specjalna perła taka, która rzucasz. Jesteś na tam kilka sekund i wracasz. No jakiś progracz, ale teraz... No to się nie, ja też mam ten zestaw. Zaczynamy kolejną arenkę. A tutaj chyba będzie fajnie na tej mapce tak. TNT rozstawiać. Ale teraz ty rozstawiasz TNT znowu. Tak. Więc zaczynamy. Włóż mi do skrzynki. O, jakiś hełmik, a tutaj jakiś miecz. Do skrzynki mi włóż. No już się wkładam. Masz tu. Którejkolwiek. Dobra. Tutaj trzeba zabudować. Tak ja cię zabuduję. Żaden dziadek nie przyszedł. No dawaj, tutaj stawię. Nie, bo tutaj na dole jest dziura, ale dobra, już załatałem. No super. Idź tam, rób co tam masz robić. No to rozstawię te TNT. To jest się no będę... robię to. Tutaj mam jajka. Tylko nie zginę wyszyłka. No zamuruj wejścia. No już zamuruję. Chcę się dowiedzieć, czy mogę płytki stawić. Albo dobra, ci powiem, jak będziesz miał wysadzić. Okej. Lepiej powiedz mi teraz. Nie, czy lepiej teraz nie, bo teraz nie wysadzaj lepiej. Teraz jeszcze nie. I sobie chodzę, a pode mną są TNT.
Dużo TNT. No. Dokładnie 32. Tak. Bloki TNT. I to czyli pół stara. Rozłożono. O, tam jakiś piorun kogoś strzelił. Dobra, a teraz jakbym ja mógł tutaj przeżyć? Jakiś gość idzie. Dostał z jajek. Zaraz się będę mówić, bo będziesz musiał. Wysadzaj! Czemu nie wysadziłeś? Myślałem, a czemu to tyle trwało, to wysadzenie? Nie wiem. Ale, dobra, nie było aż tak źle. Dobra, przechodzimy do kolejnej arenki. Dobra. Startujemy kolejna arenka. 2 sekundy. Zaraz Kubik z 44 znów rozstawia TNT. Masz tutaj, ja ci wkładam już. Czy tutaj... Dobra, jest. Dół mogę zobaczyć. Ale słabe rzeczy. O, łuk! Mi nie przyda się nam zbyt dużo. No możesz dać. No to masz do tej skrzyni. Gdzie tam TNT? Gdzie TNT dałeś? Do tamtej. No jest pusto. No jest. Ej! A, dobra, tu. To zamuruj mnie. Dobra, żegnaj. Tam. W przyszłym życiu się spotkamy. Przyszła ja ręce na pewno. Okej, jak na razie. Arenka wygląda spokojnie. Tutaj jest wejście z drugiej strony, dobra, zamuruję, ja. Jakiś tam gość idzie. Dawaj. Mógłbym sobie co na niego strzał nie zmarnował. Na górę. A masz tylko 10. No. Dobra. Teraz moja forma ucieczki. O, to jest bardzo dobra. O, tam jest jakiś? Na to. Ej, jak u ciebie jestem rozkładaniem TNT? Bardzo dobrze. A masz... przeżyjesz to? Czy masz... zrobię sobie jakiś... Dobre pytanie. Zrobię sobie jakiś tunel? Tak. I to bardzo ciekawe. A gdzie? Rozstawiłeś te płytki? Nie. To dobrze. Co ty będziesz wysadzał? Tak, ja. No. A jeszcze trzy gracze oprócz nas zostali. Ciekawe jak ty to... Właśnie mi się chce. No, też dobra. W piątek nagrywamy. Tak. To, po konkursie z matematyki. No. Jeszcze bardziej. No. Tak. Udanym konkursie z matematyki. Dla mnie na pewno. No. Dobra. Tutaj... Nie ma co marnować na nich strzały. Tam jest dwójka i tam jest jeden. A tutaj jest nasza dwójka. Jestem krasnoludem, sobie zrobiłem sieć podziemnych korytarzy. Właśnie, ale co ty tam robisz, ale bym spojrzał na to, czy ja... Wiele sobie kopię. Czy ja tu mogę jakoś spojrzeć? Nie mogę. Tutaj już chyba będzie mnie drugie TNT sięgało. Mało sobie nie skoczył. Nie. Dobre pytanie, gdzie ja jestem? Gdzieś jesteś. Gdzieś uważaj, bo możesz wypaść. Ja widzę, gdzie ja kopię. Bo widzę twój nick. Słyszę z góry. Co do korytarze kopię, no co tu? O, jeden rozwalony. Bo jeden tylko chyba. Jeden został. Ja ci chyba będę... Widzę, że biegnie. Dobra, trzeba wracać szybko. Ej, ale szybko się dostałem tu. O, refill. Okej, okay, helm. Kompa. Idzie do nas. Wysadzasz? Nie. Okej. Okay. To nie wysadzam. Ci bo zaraz powiem. Dobra, mam też na mnie... Tam... Wysadzaj! Wysadzaj! Dobra. Wysadzaj, sadzaj, uciekam, wysadzaj. Uciekam. Nie wysadzaj. No nie, usłyszał. A ty? Czemu wodę wylałeś? Ja żyję. Ej. Bo on jest, idzie do ciebie. Widzę. Mam jakiś plan B? Schowaj się. Na shifcie stój, bo cię nie widać. Ja jestem na shifcie. Ej, on poszedł. Git. Patrz, co jest w szynce. A gdzie ty w ogóle jesteś? Muszę cię znaleźć. Chyba wracam. Witaj. Ja cię widzę tutaj. Cię widzę tutaj. A idzie, jest na naszej wyspie. I się rozgląda wszędzie. Pa.
patrzę na górze. Czy jesteś? No, on szkoda, może nie wiedzieć o mojej sieci korytarzy i ogólnie. Szkoda, że on się myśli, że na górze jesteś. No to źle myślisz. Niszczy górę, niszczy górę. Co za... Niszczy górę. Ciebie... Bawisz się z kim wpowadego. Szkoda, że masz jeszcze TNT. A nie masz jajek? Mam 4 śnieżki. Na 4 to byś zdradził, abyś pewnie nie trafił. Na sumie, a na co mi się śnieżki pod ziemią przydadzą? Jest nad tobą. Na shiftcie stój. A ciągle to robię. Zabuduj się, buduj. Nie, chyba będzie się kopał do ciebie. A widzę. Ja nie mogę, co za emocje. Kopię się. Kopię się, nie wskazuj, że jesteś on. Pewnie teraz. Dobra, czekaj, ja mam kompas na nim przecież. Dobra. Jest dokładnie nad tobą. On jest, widzę. Jest w koszu. A, no i niestety. Niestety. Jak on tak szybko się przegrany, ale bardzo szybko ręka, a my przechodzimy do kolejnej arenki. Jak widać, bardzo emocjonującej. My już na kolejnej arence, tym razem ja będę rozstawiać TNT, a więc już za chwilę zaczynamy. Już zaczęliśmy, nie wiem czy ta mapka jest dobra do... Jajka! Heal off. Nice. Możesz dać heal off, ja będę rozstawiać. Masz to i to. Nie chce do nas przyjść? Masz tam w skrzynce, dobra. Lub co musisz. Dobra. Ale tutaj nie ma piwnicy, że tak. Właśnie też zauważyłem. Dobra, to trzeba zamurować przód. Jakie tutaj... bo ja tu mogę spaść. Okej. Serio? Ale... To są Skywars, geniusz. No. Ej, mam genialny pomysł. No jak? Bo jeśli zamkniemy wszystkie otwory w bazie, jeśli on się tu tepnie, to nie będzie mógł wyjść. No. A co jednokrotnie znaczy, że zostanie wybuchnięty przez TNT. Wybuchnięty zostanie. Tak. Czyli trzeba zablokować wszystkie OTO. I przez to obaj zginiemy, ale on też. No. Bo żeby nas pokonać, będzie musiał wejść do środka. No dawaj, fuć. Ale to jest mądre. Fuć. My dach też zrobimy. Ale trochę za mało tego TNT. Jak za mało? No za mało. Ja mam za mało bloków. Masz jakieś? Zapasowe? 8 drewna. No to się nie przyda. Bloków wcale nie ma. Możesz... Bloki. Ale nikogo tu nie ma. Ja sobie będę chillował na górze. A to widać chyba. Właśnie w środku co jest nie widać, bo wszystkie otwory, które prowadzą tutaj, zamknąłem oprócz dachu. Ale rzeczywiście przydałoby się więcej bloków. Daj mi kilof, to zacznę sobie kopać. Dobra, zaraz się dam. Zaczekaj, o tutaj to jest. Inwestuj trochę też w... Co trzeba? A ktoś jest blisko? Tak, buduje się. Mów kiedy. Ale zaczekaj, jakbym miał więcej bloków. Na pewno tu nie ma więcej. Bo! Wysadzaj! Nie zdążyłem! Wysadzaj! 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 Pokonamy go! Szkoda, że game end. Aj. Abyśmy go wysadzili. Że nie miałby szans. Jakby to nie był koniec. Zapewne. No dobra, przechodzimy do kolejnej już arenki. Już jesteśmy na kolejnej arence, po raz kolejny na tej mapce. Dobra, no to wykonujemy nasz plan. Tak. O, 2 kilofy, jak miło. Właśnie. Nie od razu do nas nadciągają. Jak? Dobra, nieważne. Już sobie poszli. Weź tutaj to też. Tak, ja muszę murować tutaj górę. Żeby nikt nie mógł uciec ponownie. Przyjdzie do nas ktoś i wtedy go wysadzimy. No tak. Sami też się wysadzimy, ale przynajmniej kogoś też wysadzimy. Z sobą. To jeszcze zobaczymy, jak to się potoczy, ta ręka.
Dobra, teraz dach. Bo to są Skywarsy. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. To, że mamy za mało TNT. A, bo jeszcze twoje... Twoje nie rozumiem. A, faktycznie, sorry. Rzucam ci to, masz tam gdzieś co na środku będą zaraz. Na środku. Dobra. Teraz będę też nie ucieknął. Okej. Okay. Wydaje się bezpiecznie. Ale nie dla nas. No dla nas to nie. Oho, czekaj, bo chyba mamy pierwszego wolontariusza, tak. Najpierw seria z jajek, która go prawie zabiła. Wysadzaj wszystko. Wysadzaj. No to lecimy. No i nie, już nie chcę. Zabiło go. Tak? Little Gambin. A zaczęli... Który zaliczył z Gena? A jak go wsadziło? Jak to było? Gambina Mosia TNT odstrzeliło od naszej bazy i Gena Mosia zabiło. Super. Naprawdę, no to fajnie. Jednak się udaje w ten sposób TNT. Chociaż sami przegraliśmy, bo była mała szansa na ucieczkę z tego miejsca. Ale też kogoś pokonaliśmy w tej grze. A ja dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, podajcie na Instagram, na Discord, na TikTok. Bardzo was tam serdecznie zapraszam. A my już kończymy. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!